waszą życie. Powiem wam, bo pewnie powstanie pytanie, dlaczego nie idziesz z koszyczkiem święcić koszyczka? Dlatego nie idę. Co roku normalnie zawsze święcimy koszyczek, ale myślę, że w tym roku nie będziemy święcić. A dlaczego? Dlatego, bo będziemy jechać prawdopodobnie do rodziny. Jeszcze nie wiemy, jeszcze to jest pod wielkim znakiem zapytania. Po prostu z reguły tak to wyglądało, że święciliśmy koszyczek. Koszyczek zapominaliśmy brać. No i praktycznie to wszystko w tym koszyczku było niby w lodówce, ale wiadomo, te jajka to już nie są takiej pierwszej świeżości, bo nikt po prostu już po pierwszym dniu czy po drugim dniu jedzenia jajek nie chce tych jajek jeść, bo ile to można jajka jeść? Nie chodzi mi dniowo, że długo leżą, tylko po prostu ja przynajmniej, żeby zjeść jajko, muszę mieć na nie ochotę. A więc tak prawdopodobnie święcić koszyczka w tym roku nie będziemy. Pewnie dużo osób też napisze, a co to za tłumaczenie, no ale tak, niestety w tym roku będzie. A za chwilkę zbieram się z mamą, bo moja babcia ma imieniny. I no trzeba było coś kupić na te imieniny. A jeszcze te sklepy ci chyba do 12 potwierane, czy jakoś czy do 13. I musimy szybko pojechać i kupić prezent. A w ogóle mam nadzieję, że nie zapomnę, muszę wziąć butelkę zawieść w końcu. Może ją sobie tutaj dam na wierzchu, na górze, żeby tą butelkę zawieść. Jak już będę tam przy okazji, to sobie zawiozę i będę miała 2 złote. Niby to niedużo, ale zawsze to coś. Więc tak to się zbieram. Będziemy jechać do sklepu po prezent. Nie mamy zielonego pojęcia, co kupić tej babci. Nie wiem, zobaczymy. Namówili mnie na wycieczkę, więc jadę do siostry odwiedzić siostrę. Więc tyle. To lecimy. Wróciłam, lecę coś zjeść. Powiem wam, dzisiaj też taki dzień był nie za bardzo, bo coś się dzieje cały czas. Więc tyle, lecę coś zjeść, nie wiem co będę jadła. Nie mam zielonego pojęcia, mam nadzieję, że jeszcze nam się uda dzisiaj po prostu coś skosztować. Zobaczymy. Jak mówiłam, szybki test sezamków. Jakoś tak się nazywa. Zobaczmy, jak smakują. Powiem wam szczerze, są jakieś ciemne sezamki. Ja ogólnie sezamki lubię, ale te są po prostu jakieś takie ciemne. Zobaczymy. Zapach taki niby sezamkowy, ale mieszany z czymś. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Czarne sezamki. Zapach sezamki, taki jakby dla mnie to ma zapach mieszany z trawą. Taki dziwny zapach. No, to próbujemy. Dziwny smak. Smak sezamkowy mieszany z czymś. Nie wiem, z czym on to... co to jest.
Jest, za czym może z nasionami chia. Szałwia hiszpańska. Czy to ma smak szałwi? Nie powiedziałabym. Dziwne, ale dobre. Smakuje tak sezamki, tylko po prostu troszkę jakieś takie inne, dziwne. No dziwny smak ma, ale jest okej, okay, więc Wam polecam, bo jest okej. Okay. Jest trochę dłuższy ten filmik, ale coś tak nie za bardzo będzie dłuższy. No tak wyszło, tak wyszło. Dzisiaj znowu nie miałam czasu. Trochę ten dzień taki dosyć szalony. A teraz szybki czas pozdrowień, odpowiedzi na Wasze pytania. Klementynka Love, serdecznie pozdrawiam. Wesołych świąt, dziękuję nawzajem. Queen M, serdecznie pozdrawiam. Czemu taka muzyka smutna w filmie? Taki miałam nastrój. I taką muzykę dam. Sebastian S, serdecznie pozdrawiam. Wesołych świąt, dziękuję bardzo nawzajem. Masz o fajne urodziny, to dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. I chyba tego, co sobie życzysz, no i oczywiście, tak jak mówię, cel w spełnianiu marzeń, bo to chyba jest ważne. Pieniądze nie są ważne. Ważne jest, żebyś był szczęśliwy. Błażej Krupiński, serdecznie pozdrawiam, wesołych świąt, dziękuję. Czy mokrego? Mam nadzieję, że nie będzie mokry w tym roku, ale dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Klementynka Love, zrób test różnych pączków, na przykład z Biedronki. Na razie chcę zrobić test tej zdrowej żywności z tych wszystkich sklepów, które mam w okolicy. A też myślałam, żeby zrobić właśnie pączków czy donatów test. No zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie chcę zrobić zdrową żywność, a potem będziemy robić znowu mniej zdrową żywność, żeby to tak się przeplatało. Cześć!